To w lewo mówię! No cześć panowie, to nie deptak! Panie, chciałbym się napić wody! Co? Gdzie tu jest woda? Woda jest! Jak w termosie zabraknie, to do Wisły niedaleko. A termos jest tam! No tylko nie wypijcie wszystkiego, żebyście dla nas coś zostawili. Hej! Czekajcie, tam jest zły pies! Hej, dziadku! Ja się psa nie boję! A chcecie, żeby on nie podmaczerował, czy co? Hej, no stój pan, no! No, piesku, masz chleba. Nie chcesz chleba. Dobrze mu się powodzi. A ja czasami chcę. A nie. Panie, co pan zrobił z tym psem? On tu wszystkich gryzie. Jeden właściciel, a i ten po trzeźwemu woli się nie zbliżać. Co wy tu robicie? A skąd pan właściwie jest? Daleka. Chyba pan nie zna. A dokąd? Przed siebie. A nie zechciałby pan tak trochę popracować? Popracować? No, popilnował pan trochę mostu, żeby nikt po nim nie chodził. Tak mi się widzi, to dziwna praca pilnować, żeby nikt po moście nie chodził. Skoro on do chodzenia jest właśnie. To tylko tak na razie, dopóki nie gotowy. No zgoda, ale jak mi pan i syna przyjmie? Panie, to nie jest mój prywatny most. Ja nie mogę tak ciągle przyjmować i przyjmować. No to Bóg zapłać za poczęstunek. Nowy? A, nowy, nowy. Właśnie my dzisiaj...
Janek! Jak Boga kocham, panie szefie. Nie ma o czym gadać, panie Jakubie. Przedwczoraj się zatrułem, bo mało nie wykorkowały. Panie, w zeszłym tygodniu też się pan zatruł, tak? Idź pan stąd, przyjęliśmy na pana miejsce nowego pracownika. Jak to? No panie, ile ja panu razy dawałem szansę? Co? Jak chcesz pan być cały, zdrowy, to wracaj. Skąd przyszedłeś? Dobrze radzę. Pakowałeś się pan na moje miejsce. Pijesz pan mleko z mojego garnuszka. Mój czaj. Moja popielniczka. Odchodzisz pan po dobroci? Czy nie? Nie! Nie! Teraz sobie sam szczekaj na ludzi. Co pan tu robi? Niezatrudniony wstęp zabroniony. Jazda. No! Przestań się pan wygłupiać. Tak pomyślałem sobie, jak nie stróżuję już, to i pies mi niepotrzebny. No. 200. 100. 150, no. Stoi ani grosza więcej. Dobra, niech stoi. I też i dzieci. Marylkę z Basią i Tadzia z Henią. Szymczakom prześli nasze ukłony. I wszystkim sąsiadom dodaj. Niedługo dostaniecie nasze pieniądze. Matka, ja cię bardzo proszę, przypilnuj. Przypilnuj Marylkę, niech skończy te kursa. Nam się wiedzie dobrze. Jesteśmy zdrowi. Robimy most przez tę rzekę, co masz ją na fotografii. Czekaj! Co pan tu robi? Zostaw go pan! Zatęskniłem za psem. Przyszedłem się z nim trochę pobawić, no. No. Niech pan tu więcej nie przylazi, dobrze?
Tak. A teraz przepisz to na czysto. Malesa Jan. Rokis Edward. Niech pani zamieni to na nowe. Panie Malesa, co pan tu jeszcze robi? Niech się pan idzie odespać. Nie mogę spać w takim kalasie. No przecież ma pan przyznany hotel. Wiem, ale chodzić daleko. Cel już jest dorosły, naprawdę. W hotelu ma pan ciepłą wodę, wygodne łóżko. No co to za spanie w stróżówce, no powiedz pan sobie. Jest świetlica. Syn mógłby się uczyć jak należy. No. Idź pan się odespać do hotelu. Dążę, dążę. Ładny ma pan zegarek. Anty. Cenna rzecz. Nie do sprzedania. Pamiątka rodzinna. Dziadek zdobył go na wojnie japońskiej. Tyle lata on chodzi i nie spóźnia. I gra. Dla dziadka grał, dla ojca grał, gra i dla mnie. O. Panie kierowniku! Co jest? Jakiś Malesa! Józef, to u was? Thank you.
Janek, schyl się. Zdaje mi się, że coś tam leży. No, widzę, że Mikołaj nie zapomniał o tobie. Na grube, grubsze, na najgrubsze. Masz szczęście, będą się ciebie pieniądze trzymać. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Stańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie, przywitać Pana. Ubieraj się. No ubieraj. Zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe. A to? Pierwszeństwo ruchu na wąskiej jezdni. Na zwężonym odcinku drogi. Powtórz. Pierwszeństwo ruchu na zwężonym odcinku drogi. No. To? Zwężenie jest. Dobrze. To? Zakręt w prawo. Niebezpieczny zakręt.
Dzień dobry, panie Malec. Dzień dobry. Dzień dobry. Tato, wiesz, co się stało? Wiem, spóźniłeś się. Nieważne, daj się podpisać. Nie. Tato, no daj mnie, nie da? Spóźniłeś się. Jakbym dziś pozwolił tobie, jutro musiałbym pozwolić innym. Tato, ale przecież jestem Janem, twój syn. Tym bardziej nie mogę. Kilka minut. Nieważne ile, ważne, że się spóźniłeś. Tato. No, ładnie, ładnie. Była okazja. Okazja zawsze się znajdzie, żeby popić. Miałem powody. Nie ma takich powodów, żeby pić bez umiaru. Są. Jakie? Dostałem prawo jazdy. Zabieramy się, jedziemy. Ja nie jadę. Ja też nie. Ciszej, panowie. Bez żartów, dostaliśmy bilety przecież. No to wyjmij pan kasie, teraz niech pan nie przeszkadza. Piękna akcja, no prawdziwą przyjemnością. Obejrzyjmy tą akcję. Ale tak nie można. Obejrzyjmy ją jeszcze raz. Tu krzyknąłem, ma po lewej stronie Roberta Góralczyka. Strzał po lodzie. Właśnie w tę stronę, gdzie trzyma w ręce kij bramkarz. Nie zdążył zrobić ruchu ręką Christer Abrahamsson i proszę państwa. Szkoda, zmarnują się. Pewnie. Rozdaj ludziom. Ale... No na co czekasz? No idź!
Bilet, proszę. Bilet. Do widzenia. Do widzenia. Było mi bardzo miło. Do widzenia. Zawieziemy panią. Jesteśmy samochodem. Tak? No to proszę. No to dziękujemy za towarzystwo. Do widzenia pani. Ale może panowie wstąpią na chwilę? Nie, już za późno na wizyty. No, bardzo proszę. Nie, nie, dziękujemy. Dobranoc. 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 Tato, daj 100 zł. Chciałem pójść do miasta. W niedzielę wszyscy wychodzą. Tyle jestem w Warszawie, jeszcze nic nie widziałem. Na Legii jest mecz. Po co mam oglądać tu w dymie i hałasie, jak można obejrzeć na stadionie? Lepiej widać i w ogóle. Mógłbym też pójść do zoo. Daj chociaż 50. Spieszę się trochę. Thank you.
Dzień dobry. Co pan tu znowu robi? Bez nerw, ojczulku. Po dobroci wszystko załatwię. Szedłem odkupić swojego pieska. Kochany panie, ile ja miałem propozycji. I tu mnie chcieli, i tam mnie chcieli, ale każdy chce dozorcę z psem. Panie, ja mam przed sobą przyszłość, a panu ten most zaraz skończą. Ja nie jestem ślepy. Ja widzę, jeszcze trochę i będzie po wszystkim. Dzień dobry. O, nie przez próg. Proszę bardzo. Dzień dobry, panno Krysiu. Dzień dobry. Dzień dobry. To dla gospodyni. A, to ja dzisiaj będę panią domu. Aha. Ale po co taki wydatek? To proszę do pokoju. Ciekawi pana, jak mieszkam. To wszystko jest takie tymczasowe. Ja po prostu korzystam z gościnności siostry, dopóki nie dostanę własnego mieszkania. Ale to niedługo potrwa. Ten kącik starałam się tak urządzić po swojemu. Zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo prowizoryczne jeszcze, ale nie kupuję swoich mebli, dlatego że i tak tu jest bardzo ciasno. Ale dajemy sobie jakoś radę. Zresztą nie wiem. A tutaj zawsze na noc wstawiamy łóżeczko dla siostrzenicy. No tak. Bez dziecka dom zawsze jest pusty. A to pewnie łazienka. Aha. Może jeszcze? Domowy makaron lepszy niż kupny. A. Janku, a dla ciebie?
Widziałem panią w parku. Na spacerze z dziećmi, panno Krysiu. Często tam zabieram. Bardzo lubią spacery, wycieczki. Może zabierzemy je kiedyś za miasto. Porozmawiam z szefem. Na pewno chętnie wypożyczy autokar. Naprawdę? To wspaniale. A pani pali? Nie. Kobiety miejskie zwykle palą papierosy. Jakoś nie zdążyłam się jeszcze nauczyć. Bardzo ładny pan ma krawat. Syn mi kupił. A co tu do śmiechu? No bo go razem wybieraliśmy. Tutaj są moje rodzice. Pewnie rzadko ich pani widuje. Mama była u mnie miesiąc temu, ale tata musiał zostać na gospodarstwie. A pani często ich odwiedza? No wie pan, to jest dosyć daleko, aż koło Przemyśla. Ale byłam w domu na gwiazdkę. Bracia. Ten starszy jest lekarzem, a ten młodszy też Janek. No to pomaga ojcu. Pokaż. Nie. Krysia, daj. A to my. Medal zdobywcy głównej nagrody programu Wielka Gra. Pozostał nam taki drobiazg, 25 tysięcy złotych. Byliśmy razem od pierwszego dnia. Ale robota się kończy. Musimy się rozstać. Ja mam swoje sprawy, ty masz swoje. Chyba mnie rozumiesz. Rozstaniemy się w przyjaźni? Co? No zrozum. Ja mam swój dom. Ty będziesz miał swój. Nie ma innego wyjścia. Dasz łapę na pożegnanie? No, wracaj, wracaj. Thank you.
Dobra, 10 w górę. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie kierowniku, nie widział pan ojca? A co, znowu miał tu przyjść? Dobrze, że ojciec zwolnił się. Już nie pracuje u nas. Aha, kazał to panu oddać.